Panie Marszałku, Wysoka Izbo, stanowisko Klubu Poselskiego Ruchu Palikota w sprawie 13 poprawek senackich do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Poprawka pierwsza zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu. Tą poprawkę będziemy za odrzuceniem tej poprawki. Poprawka druga zmierzająca do właściwego wskazania adresatów oferty. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka trzecia. Zdaniem Senatu celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych i luki niezbędne jest bezpośrednie wskazanie w ustawie prawa do udostępniania zatwierdzonego projektu emisyjnego. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka czwarta. Przepis artykułu 9 ustępu 1 ustawy o ofercie w brzmieniu nadanym rozpatrzoną ustawą stanowią możliwości wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej równoważność ram prawnych i nadzorczych. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka numer 5 sprowadzająca się wyłącznie do skreślenia części przepisu nakładającej nadmierny obowiązek na uczestnika oferty kaskadowej i zbędnego odesłania do przepisów prawa unijnego. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka numer 6. Uściślająca odesłanie. Za przyjęciem będziemy. Poprawka numer 7. Usuwająca wątpliwości interpretacyjne wynikające z tego, że ustawodawca niekonsekwentnie posługuje się pojęciem zatwierdzony projekt emisyjny. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka numer 8. Korelująca terminologię w ramach nowelizowanego artykułu 32. Za będziemy za przyjęciem. Poprawka numer 9. Zdaniem Senatu wobec brzmienia artykułu 130 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zbędny jest przepis nadający klauzulę natychmiastowej wykonalności decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka numer 10 zmieniająca słowa z zastrzeżeniem na słowa za wyjątkiem. Za przyjęciem tej poprawki będziemy. W poprawce numer 11 uwzględniono, że obowiązek z artykułu 51 ustęp 1 ustawy o ofercie nie dotyczy memorandum informacyjnego. Będziemy za przyjęciem tej poprawki. Poprawka numer 12 dążąca do zapewnienia jednoznaczności przepisu również za przyjęciem. Poprawka 13 uściślająca przepis kluczowe informacje dla inwestorów poprzez dodanie zapisów, o których mowa w artykule 23, również za przyjęciem. Tak jak była wcześniej mowa, większość tych poprawek ma charakter legislacyjny i porządkowy i w związku z tym tradycyjnie już zwrócę uwagę, że żeby takie poprawki wprowadzić, potrzebny byłby wykwalifikowany zespół legislatorów, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tymi pracami zajmował się Senat, który kosztuje nas, podatników, co roku ponad 100 milionów złotych i przypominam, że ruch Palikota optuje i optował za likwidacją Senatu. Dziękuję bardzo.